Hej, witajcie, tutaj Nexus. To jest kolejny odcinek Nexus Daily i tak, wczoraj nie było Nexus Daily. Chciałem powiedzieć, że kończymy serię Nexus Daily, ona się już nie pojawi na kanale, ale to tyle, i jeżeli chodzi o to i lecimy oczywiście dalej z tym odcinkiem. Ten się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast następne, no niestety przerywam tą serię. No i lećmy oczywiście na MMO Champion, let's go! Okej, w takim razie, jeżeli chodzi o MMO Champion, pojawia się tutaj bardzo dużo ciekawych informacji. Oczywiście jakieś te hotfixy, to jest mało ważne. Natomiast gracze Diablo, radujcie się, jako że patch 2.3, który nazywa się Social Features, Social coś tam, możecie tutaj zobaczyć sobie, że jest nowy patch, który wprowadza bardzo dużo fajnych zmianek i przede wszystkim pojawia się tutaj taka tabelka, powiedzmy social, tak, ona już chyba nawet była, i można sobie połączyć wasze Diablo z Twitterem i będziecie mogli sobie na przykład wysyłać tweety i mówić, że o super, ale fajnie się coś robicie, a nawet jeżeli wam brakuje tutaj jednej rzeczy, to możecie sobie nawet selfie zrobić. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda i możecie sobie selfie robić, zajebista sprawa. Naprawdę super, super Blizzard pomyślał, wydaje mi się, że super. Mamy także tutaj super zmiany w setach, na przykład, że Archon zmniejsza 99,99 nadchodzących obrażeń. No i oczywiście tutaj jakby, wiecie, rozpuszcza tych wszystkich przeciwników, patrząc na nich. No takie rzeczy naprawdę bardzo dobre w kwestii balansu. Super patch, super patch. Lecimy dalej. Do Heroes of the Storm pojawia się nowy tryb, który nazywa się Big Head Mode, który można przetłumaczyć na polski jako tryb dużych głów. No i chodzi tutaj o to, że będziecie mogli grać sobie waszymi ulubionymi bohaterami z wielkimi głowami, że tak to powiem, mniej więcej screenshoty przedstawię. No i wasze postacie od teraz będą miały po prostu wielkie bańki, wielkie głowy, takie bardzo wyraźne. No i tutaj pojawiło się oczywiście parę takich informacji co do tego, że na przykład niektóre z modeli dostały super upgrade'a do HD twarzy, jako że możecie sobie tutaj zobaczyć. Naprawdę super, super rzeczy, bardzo fajny tryb, nie mogę się doczekać, żeby w niego pograć, na pewno. No, takie tutaj Diablo z dużą głową, no super, super rzecz. No Blizzard naprawdę, myślę, będzie to jeden z najbardziej granych e-sportowych, myślę, że trybów, jaki chyba powstał. No i kolejną rzeczą będzie Guild Wars 2, gdzie do Guild Warsów 2 dodano latanie, więc możemy zobaczyć sobie, jak to mniej więcej wygląda. I proszę bardzo, tak wygląda latanie w Guild Wars. Powiem wam, że cieszę się, że dodali w końcu opcję latania do Guild Wars, jako że jeżdżenie na samych takich mountach, bieganie, no to po prostu jest nudne, tak? Latanie, myślę, że jak najbardziej jest okej, więc no dobra, chyba lecimy na Reddita, nie? Na Reddicie pojawiło się parę fajnych zmian, na przykład została zmieniona czcionka z takiej słabej, złej, głupiej czcionki na w końcu taką dobrą i super fajną, która nazywa się Comic Sans. Comic Sans jest to jedna z najpopularniejszych, najlepszych takich czcionek. Polecam, bardzo super jest. No i pierwszą informacją, taką troszeczkę smutną, będzie to informacja o końcu World of Warcraft. 1 stycznia 2016 roku serwery World of Warcraft zostaną wyłączone. Jest to koniec World of Warcraft, tak jak tutaj piszę, można to oczywiście znaleźć na oficjalnej stronie. No i tutaj mamy the end of an era of Warcraft i mamy tutaj oczywiście bardzo ładną wiadomość przez Activision Blizzard, które po prostu zamknęły wszystkie serwisy, znaczy będą zamykać 1 stycznia te serwisy. Ja jeszcze film na ten temat oczywiście zrobię i te sprawy, natomiast no tutaj możemy sobie oczywiście poczytać o wszystkim tym świetnych rzeczach z Blizzarda, no i będzie jeszcze pojawiać się troszeczkę patchy do tego momentu, jeszcze Blizzard będzie wspierał tą grę, na przykład do patcha 7.1, 7.0, 7.2, 7.3, no i zobaczymy, jak daleko dojdziemy, natomiast no zobaczymy, mamy tutaj także w ostatnim patchu prawdopodobnie Thrall będzie walczył ze starymi bogami, będzie walczył także z Sargerasem, którego my niestety nie zobaczymy. No i co, jeszcze się wypowiem na ten temat oczywiście. No koniec World of Warcraft, smutna rzecz, szkoda, że wyłączałem te serwery. Znaczy zobaczymy, myślę, że wtedy, o kurde, to będzie ciężka sprawa, powiem wam. Wydaje mi się, że wtedy serwery prywatne staną się naprawdę popularne. No nic, jeszcze o tym porozmawiamy. No nie wierzę, ktoś dostał Invincible z misji normalnie. Naprawdę można z misji dostać ten Invincible? O kurde, ale super. Wow, nawet nie wiedziałem, ja próbuję go dropić, a on tutaj jest. Invincible, but I can't see it. Pamiętacie takiego miśka, który nazywał się Double Agent? Ten koleś, jako pandaren, neutralny pandaren, postanowił wbić level numer 100 na Wandering Isle, czyli na tej wyspie żółwiowej. No i on wbił to, robiąc różnego rodzaju profesje. Jak wiecie, profesje, robienie na przykład zbieranie roślinek, zbieranie skałek daje nam expa.
I on właśnie to robiąc zdobył level setny. No i postanowił oczywiście wybrać frakcję w końcu. Więc level setny Double Agent, możecie zobaczyć teraz, jaką prawilną frakcję on tutaj przejął. Możecie zobaczyć tutaj, że Double Agent to jest właśnie ten Pandaren, który wbił setny poziom. No i oczywiście postanowił zdecydować się na Alliance. Double Agent wylądował w Alliance. Możecie tutaj sobie oczywiście zobaczyć, jak to wygląda. No i on tutaj jest oczywiście w Stormwind, tutaj robi różne tam rzeczy. For the neutral, no i mniej więcej super, super, bardzo fajnie. Ciekawe, dlaczego mógł zostać na tym Wandering Isle, ale no cóż, no cóż. Iti, to ty? To uczucie, gdy bijesz Lich Kinga i on ma teraz jeszcze ten swój sekcję RP, czyli sobie on tam rozmawia przez pewien tam czas, on sobie rozmawia i ten roleplay trwa minutę 56. Minuta 56 trwa jego roleplay, natomiast serwery wyłączałem się za 2 minuty. Oh fuck, ten koleś lubi żyć na krawędzi, goddammit. Ciekawe, czy mu się uda. BOOM! Ktoś się zainstalował taki fajny addon, który nazywa się LVI. Najwyraźniej coś się chyba zbugował. Jakieś tutaj koty, jakieś takie różowe się porobiło. Nie wiem, no w sumie wygląda całkiem spoko. To jest chyba nowa wersja LVI. Okej, jest okej. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak złoszczą. Całkiem spoko, moim zdaniem wygląda jak najbardziej okej. No dobra ludzie, w takim razie dziękuję wam za oglądanie. Był to ostatni odcinek Daily. Postanowiłem jednak przerwać tą serię, tak jak już wcześniej mówiłem, więc mam nadzieję, że ocenicie te filmy. Tutaj może w przyszłości, jeżeli ocenicie dobrze te filmy, no to w przyszłości powrócimy jeszcze do tego. Jeżeli wam się oczywiście podobało, napiszcie komentarz, piszcie, co sądzicie o tych wszystkich pięknych zmianach. I dziś o 14 oczywiście mamy streama tutaj o godzinie 14. Godzina 14, zapraszam na streama. Zobaczymy się tam, oczywiście tam porozmawiamy na różne rzeczy. Ostatnio tam dużo się ciekawych rzeczy dzieje, jest naprawdę śmiesznie, więc zapraszam. 14 godzina, czyli jak teraz to oglądasz, to prawdopodobnie streamuję, bo streamuję do późnych godzin wieczornych, więc zobaczymy się tam i pa, pa, do zobaczenia, cześć!